Witajcie moje czekoladki w tym oto filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem What's on my phone. Odkąd dostałam nową komórkę na święta, dostałam multum wiadomości, czy nie mogłabym właśnie zrobić taki filmik. Więc właśnie dzisiaj do Was z takim filmikiem przychodzę. I tak, jeśli jesteście ciekawi, co jest na mojej komórce, to zapraszam do oglądania. I tak właśnie prezentuje się mój nowy telefon. Jest to Samsung Galaxy J3 2016. Jest on w kolorze takiego złota. Bardzo mi się podoba ten kolor, bo przecudownie się mieni. Nie mam jak na razie żadnego case'a na ten telefon, ale już sobie zamówiłam na AliExpress, tylko czekam właśnie, jak do mnie przyjadą. Tak właśnie wygląda ekran blokady z tapetą Give Me Love. I tak, mam tutaj godzinę, jakieś najważniejsze wiadomości, które właśnie dostałam i pogodę. Tak właśnie wygląda mój ekran startowy. Mam tutaj również godzinę, pogodę, gogle, żeby szybko coś wyszukać. I tak, w dwóch rządkach mam najważniejsze aplikacje, z których najczęściej właśnie korzystam, dlatego są właśnie na pierwszej stronie. Pierwsza aplikacja Snapchat. Możecie mnie w sumie dodawać, jeśli jeszcze nie macie, sobie skanujcie albo cokolwiek. Luli czekoladka, chyba wiadomo czemu. Kolejna aplikacja Messenger, mój prywatny, więc raczej nie pokażę Wam. Kolejna Instagram, tak właśnie Luli czekoladka, dodaję różne zdjęcia, przeróżne tak naprawdę. Kolejna aplikacja YouTube, chyba wiecie co to jest YouTube, prawda? Subujcie oczywiście. Na dole również mam trzy aplikacje, które są zawsze ze mną. Kontakty, wiadomości i telefon. Oraz jeszcze mam tutaj taką kostkę, żeby znaleźć wszystkie moje aplikacje, które są na moim telefonie. Jak możecie zauważyć, jeśli chodzi o moją tapetę, jest to taka zwyczajna tapeta. Jak na razie nie szaleję z tymi tapetami, bo mi się akurat bardzo podoba taka właśnie klasyczna. Ok, przejdziemy do kolejnej strony. I tak, tutaj jest bardziej taka muzyczna strona, coś takiego. Na samej górze mamy Shazam, bardzo dobra aplikacja. Jeśli nie wiemy, co teraz aktualnie właśnie leci na przykład w radiu, to wystarczy kliknąć tutaj i nam wysłucha właśnie ta aplikacja daną piosenkę, po czym zeskanuje i pojawi nam się tytuł piosenki wraz z wykonawcą, więc naprawdę świetna aplikacja, bardzo często z niej korzystam. Kolejna muzyka Play, czyli moja prywatna muzyka. Chyba wiadomo, czego najczęściej słucham. O właśnie, Eda. Tak, kolejna aplikacja Alarmy, czyli mój budzik, zwyczajny budzik. Zainstalowałam z godzinami do szkoły. I tak. Kolejna aplikacja Gmail, mój prywatny, więc raczej nie pokażę Wam. Tutaj mamy taki widget, chyba tak to się nazywa, w sumie zobaczę. Tak, widget, coś takiego. Z radia. Czasem sobie posłucham radia, czasem nie. Zależy, czy coś fajnego leci po prostu. I tak, mam tutaj dwa rządki aplikacji. Pierwsza galeria, moja prywatna galeria z zdjęciami, chyba raczej nie chcecie oglądać. Na dole kalkulator, bardzo pomocny na matematyce. Tia. Tak, kolejna aplikacja B612. Moim zdaniem ta aplikacja naprawdę robi przecudowne zdjęcia, ma świetne filtry. Filtry, chyba tak to mogę nazwać, w sumie nie wiem jak to nazwać. Lepsze od Snapchata moim zdaniem, jest tyle możliwości od jakichś kotków, misiów, króliczków, nie wiem, jakieś przeróżne naprawdę są tutaj efekty, wąsy. Naprawdę przecudowne zdjęcia robi i mi się bardzo podoba ta aplikacja. Na dole mamy aparat, z którego już rzadziej korzystam, bo właśnie mam tę aplikację B612. Kolejna strona. Na samej górze mam sklep Play, z której właśnie pobieram wszystkie aplikacje na mój telefon. Kolejny jest to folder gry. Mam tutaj dwie gry. Jest to POU i 96%. Jeśli chodzi o POU, jest to naprawdę bardzo stara gra. Jeśli znacie ją z dzieciństwa, to naprawdę brawo.
mieście świetne dzieciństwo, akurat u myję mojego połu. Grałam w tą grę przez miesiąc, coś takiego. Kiedyś miałam, jak byłam mała, też miałam właśnie tą grę i chyba miałam prawie 80 level, jak pamiętam, ale nie pamiętam hasła ani nic, więc aj szkoda. I tak, mam go dopiero miesiąc, więc nie będę zbytnio wam go pokazywać, nic ciekawego. Kolejna aplikacja 96%. Jest to aplikacja na myślenie bardziej. Bardzo mi się podoba ta aplikacja, szczególnie w szkole wraz z znajomymi w nią gramy. Tak, jest jakieś pytanie i trzeba po prostu jakoś odpowiedzieć, na przykład co prezentuje ten obrazek, co na nim jest po prostu. No to piszemy kielich, nie wiem, wino, jedzenie, coś takiego. Naprawdę super jest. Kolejny folder jest to folder edytory i mam w nim trzy aplikacje, dzięki których mogę przerabiać moje zdjęcia na Instagrama, jak i na Facebooka i właśnie takie portale. I tak, pierwsza aplikacja jest to Secure Instapic, coś takiego. Świetna aplikacja, bardzo często z niej korzystam, szczególnie żeby zrobić sobie takie paski po bokach, zaraz wam pokażę. O, wzięłam sobie akurat takie ananasiki. Jak widzicie, od razu nam się automatycznie robią takie paski. Możemy zmieniać przeróżne kolory, jakie nam się naprawdę zechcą. Mamy tutaj gotowe, jak i możemy sobie tutaj na palecie barw sobie pozmieniać. Mamy też filtry jakieś, aczkolwiek jeśli chodzi o filtry, to ja ich tutaj nie używam, tej aplikacji. Możemy przyciąć zdjęcie, mamy różne wzory, ja najczęściej używam tych chmurek. Podobają mi się te chmurki. Rozmycie, również często używam rozmycia, naprawdę kocham ten efekt. Emoji możemy dawać, przeróżne emoji, super, naprawdę. Możemy również tutaj naprawdę przeróżne rzeczy dodawać, nie wiem, tekst, coś tam pisać, rysować, cokolwiek, naprawdę, co zechcecie, naprawdę super. Super, super, super aplikacja. Drugi edytor jest to You Come Perfect. Ostatnio akurat dodałam właśnie tą aplikację na swój telefon. O, na przykład weźmy takie sobie selfie, stare, ale może być jeszcze z aparatem, hehe. I tak, to jest naprawdę typowy taki Photoshop, czy jakby to inaczej powiedzieć. Możemy sobie powiększać oczy, przedłużać nos, nie wiem, skrasać nos, jak chcecie. Możemy zniwelować wszelkie pryszcze, worki pod oczami, powiększyć oczy, wydłużyć sylwetkę. Naprawdę dużo jest tutaj możliwości. Wybielić zęby, naprawdę dodać makijaż, jeśli chcemy. Naprawdę bardzo dużo jest tutaj możliwości i również świetna aplikacja do przerabiania zdjęć. I kolejna aplikacja jest to Aviary. I jeśli chodzi o tą aplikację, to również możemy w niej przeróżne robić rzeczy. Szczególnie tutaj wybierać zdjęcie. Również jeśli mamy czerwone oczy, możemy to zniwelować. I ta aplikacja ma przecudowne efekty, naprawdę uwielbiam efekty w tej aplikacji, bardzo często z nich korzystam. Kolejna aplikacja jest to Cocopa, nie wiem w sumie jak się czyta tą nazwę, naprawdę cudowna aplikacja, musicie ją sobie pobrać, jeśli chcecie na przykład sobie zmienić obrazek na danej aplikacji czy ikonę, nie wiem jak to nazwać. Na przykład weźmiemy sobie tą truskawkę i dajemy tutaj, klikamy tu i sobie wyszukujemy, na której aplikacji chcemy właśnie taki obrazek. O, damy, że na przykład na poł, klikamy właśnie w niego, dajemy ok i utworzono skrót poł. Teraz cofamy wszystko and i patrzymy, mamy poł. Kolejna aplikacja przyda się bardziej dla youtuberów, jest ona o nazwie Studio i możecie tutaj patrzeć na swoje zarobki, wyświetlenia, na, tutaj mamy jakieś nasze filmy oraz komentarze i możecie tutaj też odpowiadać na komentarze, naprawdę przyda się zawsze ta aplikacja dla youtuberów. Kolejna aplikacja jest to Pinterest, naprawdę jest pełna inspiracji, jest bardzo podobna co do Tumblr czy WeHeartIt,
ale wydaje mi się, że to jest chyba najlepsza właśnie aplikacja, jeśli chodzi o wszelkie inspiracje. Kolejna aplikacja jest to AliExpress. Uwielbiam z tego sklepu zamawiać przeróżne rzeczy, naprawdę są bardzo tanie. Jest to chiński sklep, ale jak na razie w miarę okej rzeczy mi przychodzą, naprawdę bardzo dobrej jakości, a naprawdę grosze za nie tak naprawdę daję. I naprawdę przeróżne rzeczy można na tej stronce zamawiać, znaleźć, naprawdę super. Kolejna aplikacja jest to Picodi, znajdziecie tam przeróżne rabaty, zniżki, obniżki. Akurat nie pokażę Wam, co w niej jest, bo muszę się zarejestrować, bo ostatnio ją ponownie zainstalowałam, bo przypadkowo ją usunęłam kiedyś tam i się później skapnęłam. Taka niestara. I tak, znajdziecie tam przeróżne zniżki do przeróżnych sklepów. Najczęściej korzystam z niej, żeby tam znaleźć rabaty do Maca. Ciekawe dlaczego. Dobra. I na samej dole jeszcze mam pismo święte, które się przyda do spotkań z bierzmowania. Okej, i teraz przechodzimy do kolejnych dwóch stron, po prawej stronie tym razem. I tak, na samej górze tutaj mamy trzy kontakty. Jeszcze mam oczywiście dwa kontakty do rodziców, ale to usunęłam, żeby Wam nie pokazywać zdjęć po prostu. I tak, mam tutaj właśnie te najważniejsze osoby, do których najczęściej dzwonię. I tak, tutaj jeszcze mam takie właśnie kilka aplikacji też najważniejszych dla mnie, które muszę szybko po prostu, nie wiem, kliknąć, zobaczyć coś. I tak, tutaj bardziej w pierwszej linijce mam do harcerstwa. Pierwsza aplikacja jest to Harc App. Jeśli jesteś harcerzą, to naprawdę bardzo Ci się przyda ta aplikacja. Znajdziesz tu wszelkie rzeczy na temat harcerstwa. Mamy tu jakieś stopnie, szyfry, sprawności, chwyty, śpiewnik i takie tam, historia, prawo i przyrzeczenie. I naprawdę znajdziesz tu mnóstwo rzeczy na temat wiedzy harcerskiej. A ta aplikacja naprawdę bardzo mało zajmuje. A znajdziesz tu mnóstwo rzeczy. Dodatkowo ta aplikacja działa bez internetu, więc naprawdę super. Możesz w każdej chwili z niej skorzystać, jeśli chodzi o szyfry. Naprawdę bardzo się przydaje ta aplikacja. Kolejna jest to Guitartuna, coś takiego. To jest po prostu zwyczajny stroik do gitary. Również się przyda na harcerstwie i również w domu, jak chcę sobie pograć na gitarze i muszę właśnie nastroić gitarę najpierw przed graniem. Kolejna aplikacja to ustawienia. Zwyczajne ustawienia po prostu telefonu, więc nie ma co pokazywać. Następna jest to Flashlight. Jest to po prostu lampa do telefonu. Musiałam specjalnie ją pobrać, bo nie umiałam nigdzie znaleźć na telefonie. I ostatnia chyba już aplikacja jest to Mouth. Nie pokażę jej Wam, bo od razu mi się pokażą wszelkie rozmowy z Messengera. Polega ona na tym, że po prostu możecie sobie zmienić kolor właśnie tych dymków na Messengerze, jak i również emoji wybrać, jakie chcecie przy właśnie rozmowach, więc naprawdę super, super. I tak, następna strona, już ostatnia, jest to po prostu zwyczajny kalendarz. I tak, to już wszystkie aplikacje, które mam na swoim telefonie. Jeśli Ci się ten filmik spodobał, to daj łapkę w górę, a jeśli nie, to możesz dać łapkę w dół. Mi tam w sumie obojętnie, po prostu zostaw swoją ocenę tego materiału. Napisz komentarz i jeśli jesteś nowy na tym kanale, to miło by mi było, gdybyś mnie zasubskrybował. I tak, widzimy się w kolejnym filmiku. Goodbye! W końcu. Pół godziny później, jak nie więcej. LOL.